Siema, tutaj Spartiatyx, a dzisiaj cieniowaty ludzik, czyli Zed. Zed! Full AD Zed na urfie w dupę. I to będzie naprawdę, naprawdę epicki widok. To jest naprawdę OP postać na urfie. Znaczy, wiecie, Zonia to szybko kontruje i szybko tu się Zonia ogólnie buduje. Ale oni mają tylko jednego OP. Chyba, że Timu pójdzie full AD. Nieważne. Poke City. Dobra, gram w końcu jakąś poke postacią. Cały czas w sumie napieprzam jakimiś, co się wbijają all-in. Tym razem gramy Zedem. Nie umiem tym grać, od razu oszczegam, ale to jest urf, także tutaj nie trzeba umieć niczym grać. Tu wystarczy po prostu napierdzielać w klawisze. Nagrywam cały dzień, więc mogę być trochę... Przejdźmy do gry. Dawajcie mi ich tu, dajcie mi godnego przeciwnika. Jest, dostał za milion, widzicie, to wrażenie. Gdzie puszujesz, Darius? Uleczył się na mnie. Serio, fleszujesz? Czemu nie używasz? A, oczywiście gram z brązem, więc nie używają. No dosyć szybko linię puszuje, nie ma co, nie powiem. Ale się skupiam strasznie, bo tak nie umiem Zedem grać, ludzie. Jestem taki useless Zedem, ja pierdzielę. Wziąłeś sobie kill. Dawać, dawać! Kurde, jak się skupiam na tej grze, ja pierdzielę, ale naprawdę nie chcę wypaść jak totalne zero. Pewnie wypadł mi nie raz. Nieważne, nieważne. Chodźcie tu w dupę, ja pierdzielę! Jak się skupiam tej zasranej grze na urfie! Nie no, ludzie, musisz się ogarnąć. Dawaj go, dawaj go, jeden hit, jeden hit. Opadłeś. Zed zabił! Stop, please help! Co? Co? Co, mam mawka, że ty prosisz o pomoc? Oni widzą, że mają mawka, więc ogarnij dupce. Czemu oni mają afka, powiedzcie mi? Ranić to. Chyba się Dariusz zdenerwuje, że nic nie może zrobić, no ale to jest typowy Dariusz. Na urfie, oczywiście, normalnie jest silny. Dosyć. Dosyć, oczywiście. Timo, nie afcz, ty downie, głupi, gruby. Jezus Maria. Ten Zed jest o tyle broken, że on może tak daleko podejść przez te cienie. LOL. Dobra, a więc tak, to będzie sur. Nie, to on taki sur, to się bardzo szybko skończy, przez to, że moja mawka. Także średnio. Dobra, no co zrobisz? Chyba, że Timo jakoś wróci, ale wątpię, bo jest 11, czy tam prawie 12 w nocy. No i wątpię, to właśnie. Jezu, jakie mam wrażenie, ja pierdzie. O, Timo wrócił. Ale teraz się tylko na tobie nafidują. No ale to jest fan mod, tak, więc może wam to dam jako Zeda, jakiegoś takiego z dupy. Zobaczymy. O, nie wiedziałem, że padnę. Ale zdziwił mnie. A mnie zdziwił chłopak! teraz to mi nie stać, ale przebicie zawsze w cenie, dlatego kupimy. Ja mam cztery, mam cztery fragi, nie wiedziałem. Ładnie. Dobrze idzie dosyć, tylko skupiam się strasznie na tych grze, bo nie umiem zupełnie tą postacią grać, więc to jest też średnie. What? Co to miało znaczyć? Oh my fucking god, nas już pod AP, no. Dobry, tylko że trzeba umieć grać, chociaż trochę w League of Legends.
Nie no, niby Timo, wiecie. Nie było go w grze, ale to jest Timo. To jest... Także Timo, to trzeba tam widzieć. No to jest Timo, tak? Nie będę tutaj mu dawał się fidować, bo to jest Timo. W dupę i nienawidzę gnoja. Elu, śmieciu. O, 8 fragów. Nice, nice, nice. Normalnie bym tam się dał jakoś tam trochę pofilować gościowi, no ale to jest Timo, ludzie, to robiliacie. Wiecie, to jest, znacie różnicę między Timo a zwykłym graczem? Gracz nie ma, nie ma pojęcia jak gracz Timo. Jest taka postać jak Timo, ale nie ma gracza Timo, rozumiecie? Jest człowiek po prostu bez honoru, no. Wszyscy widzowie moi, którzy grają Timo, no przykro mi, ale zdarza się tak. Tak jest już, no. Tak musi być. What the fuck? Co to było? No, mam trochę dobry build, tak. Mam dużo przebicia i w ogóle. Timo, siema. Śmiecią. Nienawidzę tej postaci. Cieszę się, że nie było after game. Co ty, co to było? On awczył? Chyba go wypieprzyło z gry, bo nie wiem, tak biegł jak debil. Jezus Maria, nie ogarniam tej gry, a ma bardziej tych ludzi. No na pewno taka gra jak Xenem się nie powtórzy chyba nigdy już. Ale na pewno nie przy tych nagraniach. To była zbyt genialna po prostu. Pięknie. Dajcie. Po prostu napieprzacie w klawiaturę, robicie Chopina i jest miło. Uuu, ktoś zrobił blue. No szkoda, że ten Timo był ławka, ale jednak to jest Timo, więc dobrze była. What the fuck? Co to było? Takie rzeczy się da chyba na normalnym tym robić. Ja nie użyłem większej ilości żadnych cieni, co? Więc... średniawka. Dajcie mi to jakieś... O! Gracz? Nie, to nie jest gracz. Ty gównie, nienawidzę cię. Mam tego, mam pchaka gnoju. Dobra, trzeba kupić ten item, który leczy, jak się używa speliła. Co? Nie ja go zabiłem? Ej, Timo, Timo, Timo ogar. Ogar. Śmieciu i tak padniesz. Dobry flash! No, to jest Zed, no. Zed na urfie, panowie i panie. Proszę o zagranie. Zedem na urfie granie jest lepsze niż moje rymowanie. Ziom! Dajcie ten item lepiej. Undo, undo. To. Nie, undo, undo. To kurde, nienawidzę. O, Six, ciebie średnio lubię. Nie zabijałbym cię normalnie. Ale cię nie lubię też, bo jesteś Zixem. Jesteś w teamie z Timo. W teamie z Timo. Report board. Report bot! Gościu, awczysz! Jeszcze masz szczelność pisać report bot. Gadamy. Dobra, patrzcie. Ohoho! No, Timo, siema, jesteś na mapie znowu. To niedobrze. Nie będę dawał Timo żyć. O nie, to jest piękne. Poczekaj, o nie, Timo, Timo gnoju. Cofnijmy w tym miejscu, bo mnie ten szatan pieprzony zabije. Czy Lux z ulta?
Dajcie mi to, to. Pięknie, dobra robota, chłopy. U nie, to już nie. Co się z tobą stało? O Jezus. Potem się nauczę, będę ciągle ją używał do poruszania się. Wow. Dobra. Nie zabiłem Yakima. Dobra, cofnijmy w tym miejscu lepiej. Bo się zaramuję. Nie, coś niepożądanego stać. Na przykład umrę od grzyba pieprzonego. Nie chciałbym, żeby Timo mnie zabił po prostu. To jest właśnie problem. O, Timo żyje. Trzeba to coś z tym zrobić. Śmieciu. W ten sposób nie będziemy rozmawiać. Report Z! Nie dogadaliśmy się do końca. Poczekaj, Timo. Nie zrozumieliśmy się, nie? O, użyjesz. Czy E użyjesz? Czy jesteś głupsza od wiadra? Szmatławcu. Trzeba takie rzeczy robić. Po prostu to jest wymagane. W egzaminie na Chunina to jest wymagane. To jest fair. Broń. Broń bazy. Ops. Dobra. Ependo. Timo jeszcze za chwilę wstaje. Dobra, mogę paść tym razem. Ale spróbujemy coś zrobić. Ja go zabiję teraz. Dobra. Watch this. Ryzyk fizyk. Ojej, ja Timo nienawidzę cię. I ta gra normalnie od razu się lepiej czuję, bo zabiłem parę razy Timo, nie? Można nagrywać dalej do końca życia. Dobra, jeżeli się podobało, oceńcie film, dajcie suba i niedługo nowe odcinki z Urfa. Jeszcze jeden. Także, u cholera, także tak. Na razie.